Siema, jestem Bizony, a to jest Cyberpunk. Aktualnie jadę sobie do... Aha, znowu gada mi ten kurde dziad. Jadę sobie do Takemury, ponieważ chciałem zrobić zadanie dla Judy. Pizza Party się nazywa, ale nie mogę, bo muszę zrobić jakieś tam swoje rzeczy, żeby móc kontynuować. Więc będę chciał się skupić na tym, jak będę mógł to zrobić. Uciekaj, gości, uciekaj. Fajna bluzka po prostu. Mam zapukać 4 razy. Pisał mi nawet SMS-a. Takemura, żebym o tym pamiętał. A gdzieś tam sobie kurde jest, nawet nie chcę się go szukać w telefonie, ale właśnie mi to napisał. 5 razy, albo chyba z 4 razy mi wysłał nawet, może. No. SMS-a, żebym pukał w drzwi 4 razy. A co jeśli jestem listonoszem i pukam tylko 2 razy? No, halo. Takemura. Co ty gadasz, gościu? Co ja mam tu robić? Co to jest? Tiachanta? Ogólnie był jakiś wypadek na ulicy tutaj w Cyberpunku. I kurde, patrzę, tam jakieś leżą części do wytwarzania. Skąd tu się wzięło? Ja tak sobie myślę, skąd to się tu dzieje? Dlaczego? A potem zostałem potrącony przez samochód, już wiedziałem dlaczego. Zapukaj 4 razy. Niech będzie. Otwieraj, gościu, no. W porządku. Wchodź szybko. Ciekawe, jakbym zapukał raz. Się, że cię dopadli. No dobra. Zapytam raz jeszcze. Coś ty odjebał? Środek nasenny. Próbowała uruchomić swój lokalizator. Nie miałem wyboru. Może chciałaś dać swój numer? Zaproponowałem jej herbatę. Porwałeś Hanako Arasakę i zaproponowałeś jej herbatę? Tak. Bo odmówiła. Trzeba było się zapytać, czy chce kawy, nie? Ja pierdzielę. Mów całą prawdę o Yorinobu. Nie kombinuj, rozumiesz? Po prostu przedstaw swoje warunki. Może tobie się uda. Aj, nie wiem. Nie jestem dobry w perswazji. Wygląda tak, jakby nie chciała z nikim gadać. Nawet, kurde, z papieżem. O, tam coś jest. Czekaj, czekaj, mordo. Joj, Keshin. I Tim Keshin. Człowiek, o którym mówiłem. Proszę, wysłuchaj, co ma ci do powiedzenia. Boże, mi coś migło przed oczami. Tamtego wieczoru byłem w Konpeki Plaza. Widziałem, jak umarł Saburo Arasaka. Nie został otruty. To kłamstwo rozpuszczane przez twojego brata. To on jest mordercą. Nie uwierzy, wiadomo. Jesteś szalony, jeśli sądzisz, że będę tego słuchać. Jestem po prostu cholernie zdeterminowany. Mam w głowie wasz eksperymentalny biochip. Dzięki niemu przeżyłem postrzał. I przez niego teraz umieram. Jeden z waszych konstruktów nadpisuje się na mnie. I jeśli nie znajdę jakiegoś sposobu, źle się to skończy. Hanako-sama, Vi jest żywym dowodem zbrodni, której dopuścił się twój brat. Możemy udowodnić jego każde słowo, jeśli tylko pomożesz mu z tym biochipem. Hanako-sama? To jesteś sama, czy nie jesteś sama? Kolega pyta. Słyszałeś? Idą po nią, co? Ja? A ty co, kurde? Co, będziesz tutaj stał i proponował herbatę, którą będzie ciągle... której nie będzie chciała się napić? No dobra. Mam złe przeczucia. Ja też. Dlatego wyszykowałem broń. Ale strzelają tutaj, idioci! Przecież kurde, ona tam tutaj jest, oni kurde napierdzielają to jak w Breaking Badzie. W ostatnim sezonie. Kto oglądał, ten wie. A, oczywiście, znowu umierający. Ostatnia szansa, żeby stąd wypierdalać! Co z Takemurą? Został tam! Jest już trupem! Nie chcesz do niego dołączyć! A spierdalaj! Pewnie, że mu pomogę. Kurwa, Madzie, on mi uratował życie, to czemu ja mam jemu nie uratować życia? To jasnej, ciasnej. No gdzie jest Takemura? Gadaj. Dostań się z budynku. No ale gdzie jest on? Pewnie przeżyje, kurde, bo to jest twardy skurwysyn. Słyszę ich, są w korytarzu. No ja słyszę ich, kurde, wszędzie. To nawet nie jest, kurde, że gdzieś tutaj, tylko wszędzie. O, widzę, że ktoś tu się modlił, to prawidłowo. Mam iść tam, ale co tutaj jest w takim razie? Halo! Dzień dobry, halo, halo, witam, para, sarata, para, rara, riraj.
Zły granat mam, czekajcie, panowie. A zapalający żar, kurde. Na ziemię! I wszyscy leżą. Czemu mam się wydostać? Mogę się wydostać z jednej strony i z drugiej strony. Ogólnie przełączyłem sobie, kurde, umieram. Oj, tak dosyć mocno umieram. To nie jest tak, że troszeczkę umieram. Umieram po prostu. Jestem martwym skurwysynem. No przestań, kurde, ciągle mi napierdzielać jakimś gównem. Płoń tam, aby cię bolało, dziadu. Nie wiem, co się dzieje. Na razie jestem, kurde, w kompletnym szoku. Wymieniłem sobie karabin, mówiłem to już? Bokiem go biorę, tak, dokładnie, ja też cię biorę bokiem, tak jak twoją siostrę. No, gdzie tu ktoś jest? Nic nie widzę przez to. Dobra, chryzantemy złociste, tak. Nikt tak nie mówił, ale i tak sobie powiedziałem w myślach. I na głos też. To jakieś ciańczana, jakieś tam, kurde, leczenie. To się powoli leczę, ale to nie jest jakieś tam mocarne. Co się dzieje, kurde, ja chcę uratować... Popierdoliło cię, już mu nie pomoże! Zamknij ryj! Kurwa, jak tam wejść? No bo wbijam do góry, pewnie, że go nie zostawię, kurwa, nie jestem frajerem. Wypierdalaj od takie mury. Ratował mi życie, nawet jeśli, kurde, jest skurwysynem, to i tak nie pozwolę mu zginąć. Bo ja też jestem skurwysynem, okej? Proszę bardzo, udowodnię. Płońcie tam, skurwysyny. Lubicie, kurde, płonąć? Ja lubię takie wysmażone dobrze. O kurwa, aaaaj! Gówno, wysmażyłem się sam. Tam łap. Nawet nie próbuj mnie wkurzać. Czemu nie mogę... Strzelam wszystkie granaty, zamiast sensownie celować, to nie celuje kompletnie niesensownie. Ognia, ja ci dam ognia, lubisz palić? Kurde, wiesz, że palenie zabija? To jak ten granat. Osłaniaj cię, kurde, wiesz, czym cię osłania moimi pociskami. Oj, są bardzo ciepłe. A przeszywające, kurde, ciało też są, nie? Co robisz? Popierdoliło cię, już mu nie pomożesz. Zamknij dupę, robię to po raz kolejny i zrobię to, kurde, nawet za 50 razem, aż, kurde, mu nie pomogę, rozumiesz to? Czy nie? Trzeba pomagać sobie nawzajem, bo po co, kurde, żyć, jak ciągle się kogoś zostawia gdzieś w tyle. Co tu jest? Co tu jest? Jestem tylko przyjacielem rodziny. Gdzie on jest? To jest też dobre pytanie. Tutaj jest? Nie, to nie jest kompletnie to miejsce. Spróbuję salić takie murę. No właśnie, kurwa, idę, tylko liczę, że nie zginie, nie? Bo jestem ślepy i nie wiem, jak tam biec. Może tędy, o. Cześć! Ogólnie to spoko sprawa, wiesz, mordo, tak sobie chodzę, nie? Chodzę sobie i nie trafiam w żadnego przeciwnika i znowu umrę. Ładuj, 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 HP. Dobra, ogólnie załadowałem sobie przeładowanie lepsze, ale jakoś nie czuję różnicy. Chociaż dobra, czuję. 30% szybciej mogę ładować. Bon! Mi stąd! I masz kolbą, frajerze! Kolbą masz, kurde, kukurydzy, frajerze! Oh yes, zdjąłem cię? Jeszcze żyjesz? To już nie żyjesz! Nie powinieneś był po mnie wracać! Chcesz zginąć! A ty się nie bagaj w ziemi, bitch! Teraz trzeba się stąd wydostać! Spróbujmy przez ten pustostan po prawej! No i gitara. No i fajnie. No i to mi się podoba! No i fajnie, fajniusiu! No i to jest to, co to jest? Jak coś do czytania, to tak mnie średnio interesuje w tej chwili. Co to jest za skanowanie? Aha, zeskanowałem coś i tak naprawdę... O! Gaza. No idziemy, idziemy, kurde, ruszamy się! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Nie osłabiaj mnie. Co się stało? Co szybki? Dobra, idę. Ucieknij przez O kurde, łopa! Nie, nic nie widzę, wyłączyli światło, hej! Co kurde, z tej strony? Co to jest, kurde, słod, jednostka specjalna? Z każdej strony, kurwa? Przegrzewa mnie ktoś. Przegrzewasz mnie ty? Jeszcze przegrzewasz? Aaaa, ja cię widzę, bo ty śpisz. O kurde, to bez pomysł, to bez pomysł. Jest sobie, kurde, uleczenie. I jeszcze raz, i jeszcze jeden, i jeszcze raz. I raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, pap, pap, pap. Ogólnie mam taką broń, tak wiem, idealny moment na wyciągnięcie broni, którą zdobyłem od tamtego typa. Jedy sobie tę teraz założę i będę nią chlastał przeciwników. Oh yeah, a wyciągałem ją już? Wydawało mi się, że nie. To jest właśnie ta katana od tego gościa. Dobra, lecimy! Pa, 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 pa. Nic nie widzę, tu jest tak kompletnie ciemno. Ja bym chciał trochę światła, ale nie dostanę tego. Nie dostanę, bo nie jestem dobrym samurajem. Nie przeszedłem przez ścieżkę mocy, okej? Okay? Aha, zwolnione tempo to było. Co ja pierdolę, kurde, gadam, ja bym był z Chin, a jestem, kurde, Polakiem. Dobra, idziemy, bo tu jest ciemno jak w dupie.
No chodźże do jasnej ciasnej. Uciekamy niżej. Kapierdole. No szybciej, Takemursan. Kto jeszcze chce się bić? Ty się chcesz bić? Stary, nawet nie jestem ulepszony pod broń białą. I tyle. A ich rozpierdzielam, proste. Musimy się rozdzielić! Osobno mamy większe szanse! Jak zginiesz teraz, to się wkurwię. Nie po to cię ratowałem i wczytywałem w save'a, żebyś teraz zginął. Już raz zginąłem i nie pozwolę, żeby ktoś też zginął. Prawdziwy bohater ze mnie, wiem. Porwali mnie? Myślisz, że te tanie, przydrożne motele budują specjalnie dla takich jak my? Zjebana klimatyzacja, zużyte igły pod materacem, zapchany kibel. Tak. Dokładnie dla nas. Dla obszczyburów. Zajrzyj się. Kto tutaj nocuje? Jesteśmy kilka kilometrów od Night City. Jeśli ktoś wyjeżdża z miasta, to jedzie przed siebie. Jeśli ktoś wjeżdża do miasta, to śpi kurwa w mieście. Po chuj komuś motel pośrodku niczego. No ja wiem. Powiem ci, kto tutaj nocuje. Pierdoleni przegrańcy. Pierdoleni przegrańcy. A myślałem, że mamy przesranę, kiedy Takemura porwał Hanako. To właśnie się dzieje, kiedy zaczynasz mieszać się w sprawy korporacji. Myślisz, że wdeptałeś w gówno, a tak naprawdę wpadłeś do szamba. Jeśli ktoś zapuka do drzwi, wal bez ostrzeżenia. A jeśli to będzie Takemura? Odkąd się rozdzieliliśmy, minęły 24 godziny. Wciąż nie nawiązał kontaktu. Co się zdało z Hanako? Dorwali ją? Sam widziałeś. Jest niezły nawet bez wszczepów. Da sobie radę. W Night City nie wystarczy być niezłym, jeżeli działasz sam. Słyszysz? No, jedną po nas. Tu, o tej porze. Czujesz, że to może być Takemura. Jedna osoba. A skąd ty wiesz? Ja tam nie jestem, a ty? Palec na spuście. Nie mam zamiaru strzelać, dopóki ktoś nie wejdzie przez to. Jak coś, to zginę. Siedzę normalnie jak w jakimś filmie, kurde, starym, sprzed 30 lat, na fotelu, kurde, bujanym ze strzelbą, nie? Ani słowa. Mam wiadomość adresowaną do V. Ciekawe. Hanako Arasaka. Super. Nie podchodź na drzwi. Wiem, że ktoś tam jest. Dobra, otwieram. Wreszcie. A ty kto? To na ścianie. To krew? Nie, maluję ściany, lubię. Odebrali im za to jedną gwiazdkę. Gdzie ta wiadomość? Przed tobą. To znaczy? Zaraz zaczniemy. A? Co mamy zaczynać? To lalka. Albo proxy. Na początek ustalmy jedno. Wciąż sądzę, że jesteś szalony, ale... Hanako Arasaka? Ale nie mogę już dłużej się okłamywać. Wierzę ci. Jak mnie znalazłaś? Chyba nie myślałeś, że wystarczy wyjechać z miasta. Takemura wspomniał o tym, że założył ci lokalizator. A nawet gdyby tego nie zrobił, kiedy Arasaka chce kogoś znaleźć, znajduje go. Dziwka. Wiesz, co dzieje się z Takemurą? Rozdzieliliśmy się w trakcie ucieczki. Przebywa w bezpiecznym miejscu. Na razie to wszystko, co powinieneś wiedzieć. Czemu nie mogę wiedzieć, co jestem zły? Uratowałem mu życie, to chyba mam prawo wiedzieć chociaż tyle. To dobrze. I co masz zamiar zrobić z tą wiedzą? Yorinobu zadał cios w samo serce korporacji. Muszę działać, dopóki ta rana jest świeża. A ty mi pomożesz. Jesteś świadkiem jego zbrodni. Ale najpierw ty pomożesz mi. Chyba nie wyraziłam się jasno. Muszę działać szybko. Mnie też się śpieszy. Umieram. Mój trup będzie kiepskim świadkiem. Rozumiem. Chyba nie rozumiesz, coś tak czuję. Muszę wiedzieć wszystko, co możesz mi powiedzieć o Mikoshi.
Mikoshi było jednym z flagowych projektów mojego ojca. To forteca danych z serwerami umieszczonymi na stacjach orbitalnych. Pomyśl o niej jak o bibliotece konstruktów osobowości. Albo jak o więzieniu. To tylko kwestia perspektywy. W każdym razie nie znajdziesz tam dla siebie ratunku. Nie bez szczegółowej wiedzy na temat biochipu i sposobu zgrywania konstruktów. Udało mi się dotrzeć do Alt Cunningham. Tej Cunningham? Nie, tamtej. Tej samej, która wynalazła Soul Killera. Teraz dysponuje jego zmodyfikowaną wersją. To więcej niż użyteczne. Zlokalizowałem waszą zgubę. Hellman próbował schować się pod skrzydłami Kang Tao. Pogadaliśmy. Twierdzi, że Engram prędzej czy później mnie pożre. Tego procesu nie da się zatrzymać. Zadziwiająco sceptyczne podejście, jak na człowieka nauki. Przynajmniej zdobyłem od niego specyfikację biochipu, a na niej pełną dokumentację techniczną projektu. Będzie przydatna. Nawet bardzo, skoro Hellman wciąż żyje. Skontaktuję się z nim i wytłumaczę, że Zarasaki nie odchodzi się tylnymi drzwiami. To wszystko, co mamy. Co teraz? Spotkajmy się osobiście. To nie moglibyśmy się od razu spotkać? To dyskretny lokal w centrum. Tylko pamiętaj o jednym. Od tego momentu oboje musimy być bardzo ostrożni. Niesamowite to jest. Podłącza się po prostu pod jakąś laskę i tyle. Proxy. No, to by było na tyle. Adios. Wiesz co? Co? Chyba wolałbym się patrzeć Arasaki. Mamy to, czego chcieliśmy. A ty wymiękasz przed jednym proxy? Pieprz się. A ty pomyśl. Jeszcze wczoraj Hanako żyła w bezpiecznym świecie. A dzisiaj co jej zostało? Obce miasto, brat morderca i gówniany złodziej. Dlatego wysłała proxy, bo jest sama. I boi się jeszcze bardziej niż my. Klik. Co? Jaki klik? Właśnie zabiła ci smycz. A Boże. lepsze to niż nic, tak mi się wydaje, kurde. Będziemy tak mrączeć, to do niczego nie dojdziemy. Ciągle to samo i to samo. Kurde, trzeba w końcu ruszyć, bo czas ucieka i nic, nie stoimy w miejscu. To nie jest tak, że sobie po prostu stanę w miejscu i nie umieram. Umieram! Jeszcze gadam z kosiarzem. Co tam? Jeszcze kilka słów o porcelanowej dziwce? Kurwa! Przygotuj się. Kurwa! O kurwa. Johnny! Jeszcze nie umierasz. Tak? Zajmę się tobą. Zajmiesz się mną? Został mnie zboczeńcu. Niedobrze, widziałem tą... srebrną rękę, nie? Johnny... Ten zapach to bryza. Wstawaj. Ocean wygląda pięknie o tej godzinie. Czyżby on doprowadził... Wi jako... W sensie przejął ciało Wi, żeby doprowadzić go tutaj? Ciekawe, chyba mi się wydaje, że tak. A to jest chyba są tabletki, które blokują Johnny'ego. Szkoda, że gówno dadzą, bo to, że zatrzymam to, nie znaczy, że zatrzymam to na zawsze. A tak prawie mnie zawiął. Coraz gorzej, Wi, co, mordo? Masz rację. Ocean jest piękny. To Pacyfika? Co to za budynek? Dawny hotel Pistis Sofia. Jesteśmy jedynymi gośćmi. Chcę ci coś pokazać. Chodź. Trzymałeś w ręku pseudoendotryzynę? Bez niej cholernie trudno funkcjonować mi w tym ciele. Niby jesteś nieprzytomny, ale mam wrażenie, jakby twoje uśpione ja walczyło ze mną. No bo to jest moje ciało, nie twoje. Proste chyba, nie?
To jasne i ciasne. Kościół niby udaje przyjaciela, a pewnie i tak z przyjemnością przyjąłby ciałowi. Chciałeś wziąć tabletkę? Nie bądź głupi. Gdybym chciał zdobyć pełną kontrolę, wziąłbym ją wcześniej. Bo po prostu nie zdążyłeś. I nie mogłeś. Miałeś wątpliwości. Chciałeś połknąć tabletkę. Ale gryzło cię sumienie. Nagle okazuje się, że Johnny Silverhand ma sumienie. Wiesz co? Odpuść już. A ja właśnie chciałbym wiedzieć, tak? Johnny Milony. Właź do środka przez okno. Dasz radę. No nie wiem. Kiepsko się czuję normalnie. Jak po ostatniej imprezie. Ach, może było nawet gorzej. Chciałeś wiedzieć, po co cię tu przyprowadziłem. Stoję nad skrytką. Chciałbym, żebyś ją otworzył i wyciągnął zawartość. Aha. Wspominki, co? Pewnie jakieś kurde pamiątki z zespołu, co? Jak nic. Skąd wiedział, co wybrać? Należy do ciebie. Teraz już do ciebie. 50 parę lat temu. Wojna w Meksyku? Kiedyś byłem młody i głupi jak ty. Ja ciągnąłem się do korporacyjnej armii. W Meksyku odkryłem, że obojętnie o co chodzi w wojnie, zawsze wygrywają korporacje, a przegranymi są zwykli ludzie. I postanowiłeś o tym śpiewać. Najpierw zwijałem z armii. Potem zamknąłem się w tym pokoju i przez miesiąc patrzyłem z łóżka, jak obraca się wentylator. Bardzo chciałbym teraz położyć się i patrzeć w wentylator aż do końca świata. Dlatego cię tu przeprowadziłem. Chcę, żebyś przeskoczył ten etap, bo inaczej umrzesz w łóżku. Dlaczego mi to dajesz? Wyobraź sobie, że jesteśmy razem na wojnie, walczymy ramię w ramię. Przyjąłbyś na siebie wymierzoną we mnie kulę? Kurde, nie chcę nic mówić, ale wymierzona kula w ciebie to też wymierzona kula we mnie, tak? Gotowy? No pewnie, no. Sam nie wiem, no. A niech będzie, tak. Tak. To nieśmiertelnik człowieka, który w Meksyku poświęcił za mnie życie. Dużo myślałem o naszej sytuacji. Chcę jasno powiedzieć, że nic nie knuję. Uratuję ci życie, a gdy przyjdzie czas, dam się wykasować. Nieśmiertelnik będzie ci przypominał o mojej obietnicy. Czasem mnie denerwuje to, jak ten dubbing nie jest wykończony. Może to jest po prostu rzeczywiście wina Steama i to, że tutaj tak naprawdę ten język został dodany jakiś czas po premierze i to nie jest tak idealnie, jak na przykład może na Gogu. Ja bym tam na Gogu kupił, to może by nie było takich problemów jak urywanie kurde tekstu mówionego, czy jak to ten nazwać. Chyba zrobiłbym dla ciebie to samo. Dziękuję. Poważnie myślisz o współpracy z Hanako? A masz jakiś lepszy pomysł? Jeszcze nie, ale mam prośbę. Nie mam zamiaru się kurde bratać z tymi. Facet, który mnie załatwił. Zaraz saką. Cokolwiek się ze mną stanie, chcę mieć pewność, że skurwysyn gryzie piach. Smasher? Serio? Teraz nagle ci się przypomniał? Kiedy ostatnio go widzieliśmy? Nie było okazji się przywitać. Dlatego teraz musimy go znaleźć i załatwić tę sprawę raz na zawsze. Ho, ho. Okej, rozumiem. Nie ma problemu, chętnie go rozwalę. Poszła z tobą Rogue. Co? Ta sprawa jest dla niej tak samo ważna jak dla mnie. Nieprawda. Czyli mam powiedzieć Rogue wszystko? Chyba lepiej, żebym ja to zrobił. Osobiście. Nie was żartuję, że ci pozwolę przyjąć ciało na dłuższą metę. Pigułki od Misty i na chwilę przejmę kontrolę nad twoim ciałem. Zdajesz sobie sprawę, że dla mnie to wcale nie brzmi jak świetny plan. Porozmawiam z Rogue o sprawie Smashera i się wycofam. Obiecuję. Wiesz co, nie wierzę ci. Muszę wiedzieć, co dokładnie planujesz.
Powiem Rogue prawdę i poproszę ją o pomoc. Cześć. Wyrzucili mnie z piekła i pomyślałem, że wpadnę do ciebie. Wystarczy, że wspomnę Rogue o Smasherze. Podam jej go na tacy i przypomni sobie dawne czasy. No chyba w sumie Yol ma to w dupie. Nie przeszkadza mi to. Myślę, że te leki jakoś nie wycofają mnie całkowicie z tego. Gorzej jak to jest ten, ale wątpię. To jest, to są Redzi, nie? Oni dają wybory pod koniec gry, chyba, że tutaj jest inaczej. W sensie wybory takie, które finału zmieniają o 180 stopni. No, także dobra, niech będzie. Dobrze, zrobię to. Może być ciekawiej. Dziękuję. Ciekawie. Zabierz mnie proszę do Afterlife. Obiecuję, że nie pożałujesz tej decyzji. Czuję się trochę lepiej. Chyba powinienem już iść. Nadal czuję ból w okolicy serca. On już chyba nigdy nie minie. No, chyba wypad chce stąd wyjść. Wyjść z motelu przez okno. Sofia, mówiłeś. Dobre miejsce, żeby umrzeć. A świetnie, jeszcze się w głowie mam. Twój głos. Cudownie. Metamorfozy. Spotkałeś się z Hanako Wembers. Ale chwila, z Hanako? Ale to mam jakieś inne zadanie. A propos... Gdzie jest Johnny? Udaj się do Afterlife. Oho. Bardzo interesujące zadanie, które chętnie z miłą przyjemnością wykonam. Ja nadal pamiętam, jak się zwrócił do Evelyn, a Evelyn niestety umarła. I chętnie też, kurde, to zrobię dla własnej satysfakcji. Bo to, kurde, skurwysyn jest. Ten Adam Smasher, gościu nie jest nawet człowiekiem już, tylko maszyną, terminatorem można by było powiedzieć. Nawet nazywa się Adam Smasher, a wcześniej nazywał Wiśniewski, więc to jest kurde problem. Jeb. Nic się nie stało, Vi, wyluzuj. Wow, shit! Wypierdzielaj mi z... Czemu ja mam jakąś strzelbę z dupy? Co? Czemu mam strzelbę z dupy? Ja tu chciałem kurde miecz, gdzie ja mam mój miecz? Amacho. Jingumaru, to jest to? Jakoś tak dziwne, to jest to? No chyba tak, to jest legendarna katana, tak? Nie, to nie jest legendarna. Rzadki, bardzo rzadki i koniczny? Podczas krenzikowa ataki... Aha, no tak, ja bym pewnie ulepszył sobie to. Dobra, kurde, napierdalam. Pa, pra, ra. What? Kurde, bam, 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 barata, tirat, pararara, papa, pararara, riratai, tararara, tararara, parapai, pararara, pa, pararara. Co powiedziałeś? What did you say to me? O kurde, wybuchło! A! Ale żyje. Johnny był uśmiechnięty, że miałem mu pomóc załatwieniem Adama Smashera i zginąłem jak debil, walcząc z jakimiś frajerami. Szkoda, że nie widać, że to naprawdę tnie. Ech, powiem szczerze, że CDP mógłby się nauczyć wiele od tego. Od Techlandu, czyli od twórców Dying Lighta. Gdzie tam, kurde, widać było, że jak było coś odcięte, to a tutaj to praktycznie nic nie widać, nawet śladu krwi, śladu żadnego nic nie widać. No ale okej. Okay. Ta katana... Co to jest? Arasaka, aha. Murio, asimo, ejo. Załatwiłem ich wszystkich, mam ich gdzieś, nie giną. Oła! Na kolczatka się nabiłem. A, ładnie to wygląda. Ale nie ma zamiaru kontynuować tego odcinka już dłużej, ponieważ w następnym odcinku planuję, zamiast ruszyć do głównej misji, to ruszę poboczną misję. Pizza Party nadal jest... muszę czekać, tak? Ruszę, gdzie jest Johnny? Do Afterlife, pogadać z Rogue. I jednocześnie zajmę się, kurde, Adamem Smasherem. Także dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku. Ten odcinek będzie krótszy o wiele bardziej niż inny, ale nie ma zamiaru, kurde, wciskać jeszcze misji z Adamem Smasherem, bo inaczej by to trwało zbyt długo. A staram się robić mniejsze, krótsze odcinki, chociaż, kurde, to są jacyś ludzie. Siema, pla, 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 pa, prarara, ta, tarara, ta, tarara, ta, ta, pa, prarara, stary, nawet, kurde, siekasz mnie, kurde, w jakimś... Babio! Babylon, Babylon, ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ale miałem kończyć odcinek, ale zaczęła się napierdzielanka. Kurde, ja kompletnie nie jestem ulepszony. Ja wiem, że to jest normalny poziom, a nie jakiś trudny. Ale ja ich koszę jak frajerów. A nie jestem kompletnie nawet ulepszony pod to. Gdzie on jest? Aha, na górze. Oj, stary, idę po ciebie.
Normalnie czuję się, jakbym grał w Fallouta. Normalnie czuję się, jakbym grał w Fallouta. Idź, frajerze. Czekaj. Dawaj. Oj, jeszcze bąsuję w tym. O, proszę, proszę. Nareszcie się pokazała animacja tej broni. Arasaka-san. Dobra, starczy tego, kurde, biadolenia. Dzięki za oglądanie, zobaczenia w następnym odcinku z Cyberpunka. Tam jeszcze zostało ich paru. Ale dobra. Siema.